To jest właśnie taki przykład, mniej więcej, jakim się dzisiaj Chrystus posłużył. Człowieka, który kocha to, co robi. Ma pasję. On cieszy się, że ziemia wydaje coś tak uroczego jak winnica. I ta winnica wydaje tak piękne i cudowne owoce, jakim są winogrona. I można też produkować wino, które będzie służyło do podkreślania uroczystości rodzinnych, dodawało ludziom radość. Można byłoby sobie wyobrazić właśnie, że Pan Bóg jest takim kimś, kto ma taką pasję w stosunku do nas. Że chce, żeby nasze życie stało się taką cudowną winnicą. Chce, żebyśmy się czuli jak ten właściciel winnicy, żebyśmy się czuli dobrze wypielęgnowani, kochani. Chce, żebyśmy dzielili z Nim radość. Żebyśmy jako stworzenia, także korzystając codziennie ze stworzeń, żeby nam przychodziło do głowy, że te stworzenia mają swojego autora, mają swoją markę, swój kod kreskowy, który odwołuje, odnosi się do stwórcy, żeby człowiek miał w sobie pragnienie błogosławieństwa. I co się okazuje? Właśnie to jest istota tej przypowieści, że ten gospodarz, właściciel wkłada serce, robi wszystko, niczego nie zmarnował, niczego nie przeoczył. Podarował nam wszystko, co było nam potrzebne. Daje nam wszystko, co nam potrzebne w życiu. I potem okazuje się, efekt jest odwrotny. Zamiast pięknego wina, kwas. Zamiast ślicznych owoców, cierpkie jagody. To jest tak, jak kiedyś też pokazywali niedawno też rolników telewizji, którzy też włożyli serce w uprawy, zainwestowali, wzięli kredyt. Dzięki temu utrzymują swoje rodziny, swoje dzieci, wnuki. Płacą podatki i nagle przychodzi gradobicie i rolnik, który stoi z rękami zwieszonymi, już nie wie, czy płakać, czy się złościć. Co ja mam teraz zrobić? Często też słyszę od rodziców, których dzieci idą mieszkać bez ślubu, bez żadnej refleksji, odwracają się plecami do kościoła, do modlitwy, do tradycji, zaczynają wydymać usta, mówić arogancko albo z ironią o kościele, o wierze i ci rodzice biedni przychodzą i mówią, gdzie popełniliśmy błąd? Czego żeśmy im nie dali? Czego żeśmy nie zrobili? Co się stało? Dlaczego oni są tacy? Ból, który czuje Bóg także w stosunku do nas. I w takim razie jaka jest reakcja Pana Boga? Reakcja Pana Boga jest, że czasami Bóg, jeśli już nie słuchamy, jeśli już nie reagujemy na Jego działanie, to w takim razie na chwilę jakby ściąga z nas swoją rękę. Mówi, nie słuchasz mnie? Lekceważysz to, co Ci daję? Nie masz wdzięczności, jesteś twardy? To znoś konsekwencje swoich wyborów. I obrazem tego w Słowie Boga jest, że Bóg każe, pozwala na to, żeby zniszczyć żywopłot. Ściągnąć ogrodzenie. Niech ludzie przychodzą i dewastują, niech deptają. Niech to wszystko ulega zniszczeniu. Niech wchodzą dzikie zwierzęta, pasożyty. Zobaczycie, jakie są skutki waszych decyzji. Chcesz być Bogiem swojego życia? Chcesz sam wziąć swoje życie w swoje ręce? Dobrze. Znoś konsekwencje. Zobaczcie, jak ta Ewangelia, słuchałem jej wczoraj i dzisiaj, jak ona się bardzo spełnia także w naszej biednej Europie, w naszej biednej kulturze. Wystarczy pomyśleć jeszcze 50-60 lat temu. Te czasy lat 50-tych, 60-tych, księdza Don Camillo, Pepone, gdzie ludzie żyli w pewnym świecie, który był uporządkowany, gdzie były przykazania, były pewne reguły, których nawet włoscy czy francuscy komuniści nie lekceważyli, bo Pepone, przykład właśnie takiego zachodniego komunisty z lat 50., on lubił się kłócić z proboszczem i lubili sobie robić na złość, ale dzieci poszedł ochrzcić i na niedzielną przechodził i słuchał kazania proboszcza, mimo że go denerwowało. I co? Nagle tak jakby zaczęło się takie właśnie rozwalanie żywopłota. Ściąganie ogrodzenia, tak jakby ktoś postanowił poprzecinać liny na ringu.
Liny dobrze napięte na ringu służą do tego, że nawet jeśli oberwiesz, jeśli zaliczysz cios, to nie wylecisz. Ta lina cię ochroni. Czymś takim właśnie jest, na tym polega brak dzisiaj czegoś fundamentalnego dla wielu młodych ludzi. Dlaczego się gubimy? Dlaczego idziesz do korporacji pracować i w pewnym momencie się gubisz? Idziesz do mediów pracować i się gubisz? Idziesz wśród ludzi pracować i się gubisz? Bo nie obowiązują żadne reguły, żadne przykazania? Nie ma już Synaju, nie ma już Syjonu, nie ma już Kalwarii? Nie ma już nikogo, kto by ci powiedział, rób to, a tego nie rób, to jest dobre, to jest złe, to jest prawdziwe, to jest fałszywe? Wszystko zależy od sondaży, od opinii publicznej? Więc Pan Bóg jakby dopuszcza w tej chwili, na naszych oczach dzieje się ta lekcja. To rozbieranie żywopłota, wchodzenie pasożytów, niszczenie winnicy. Nigdy nie zapomnę, jak byłem kiedyś w Amsterdamie, pokazali mi taki kościół, piękny, neogotycki. Patrzyłem na niego z podziwem i mi od razu wyjaśnili, ten kościół został parę lat temu sprzedany. Nie było wiernych, nie było środków, żeby go utrzymać. Najpierw przeszedł w ręce księgarza, założył tam księgarnię. Potem przeszedł w ręce hotelarza, założył tam hotel. A teraz został odsprzedany w ręce właściciela nocnego klubu Go Go. Myślałem sobie, znak czasu? Zobaczcie, coraz częściej słyszymy o tym, że kościoły w dziesiątkach, w setkach są sprzedawane. Szkocja, Anglia, Francja, Niemcy. Zostają sprzedawane, bo nie ma ich kto utrzymać. Są zamieniane na centra fitnessu, skateboarda. Zamiast kandelabrów wiszą trapezy, wiszą liny. Kościoły są przerabiane na centra spa, baseny. Bo dzisiaj nowoczesny człowiek, który jest self-made manem i wszystko zasługuje, każdą zasługę przypisuje sobie i wszystko zawdzięcza sobie. Jest skupiony na sobie. Potrzebuje wyznawać jakąś religię, bo jesteśmy z natury wszyscy religijni. I nawet jeśli człowiek strąci sobie Boga sprzed oczu, to sobie postawi jakiegoś bożka prędzej czy później. I dzisiaj bożkiem wiodącym jest zdrowie. Trzeba biegać, trzeba uprawiać sport, trzeba chodzić do gabinetu odnowy biologicznej. Ja nie mówię, że to złe jest. Z natury jest to dobre, ale przechodzi w pewną obsesję. W pewien punkt obowiązkowy życia. Bo trzeba inwestować swoją młodość, swoją tężyznę fizyczną, psychiczną. Bo najważniejsze jest, żeby zdrowo umrzeć. I jesteśmy właśnie w takim momencie, kiedy wiele kościołów chrześcijańskich, katolickich i luterańskich jest przemienianych w Europie w meczety. To nie jest wina muzułmanów. Oni mają młodzież, oni są otwarci na życie, oni mają potrzebę znalezienia także nowego terytorium. Szukają warunków życia. Co dziwnego w tym? I wchodzą w europejską naszą pustkę. Sklerotyczną, zestarzałą kulturę, której się nic nie chce. Ludzie, którzy są znudzeni sobą samym. Nie znają żadnej sztuki walki, nie umią bronić samych siebie. Wydaje się, jakby chcieli i demograficzne, i egzystencjalne popełnić kolektywne samobójstwo. To na naszych oczach się dzieje. Pojawiają się w Europie, jest ponad 6 tysięcy funkcjonujących meczetów w tej chwili. Nie licząc tych, powiedzmy, nieoficjalnych bądź nielegalnych, zakładanych w garażach, w komórkach, w miejscach prywatnych, w sklepach. Widziałem te rzeczy. Jest znakiem czasu, znamienie na przykład kilka lat temu żołnierze amerykańscy odnaleźli w Afganistanie walczącego po stronie ISIS, młodego chłopaka z taką długą brodą, który okazał się Amerykaninem z Kalifornii, John. Nagle znaleźli dzikusa, który chce zabijać, niszczyć. Gdzie podział się ten młodzieniec? Pogodny, radosny, który chodził na Uniwersytet Berkeley. Urodził się w rodzinie katolickiej. Rodzice byli katolikami, ale pozostawili synowi prawo decydowania o swojej drodze życiowej. Najpierw stał się buddystą, potem mu się to znudziło. Zaczął być zwolennikiem muzyki hip-hopu. W Stanach Zjednoczonych hip-hop jest traktowany jako element buntu przeciwko liberalizmowi, dominacji pieniądza, kapitalizmu.
a potem przystał do najbardziej skrajnego, najbardziej brutalnego odłamu islamu, sufizmu. Porzucił, jak mu się wydawało, sztywny i bezżyciowy katolicyzm. Prawie 200 tysięcy w tej chwili jest młodych ludzi, którzy w ostatnim czasie w Anglii dokonało konwersji na islam. Młodzi ludzie, którzy wcześniej byli radosnymi studentami koledżów, szkół, uniwersytetów, przystają do islamu. Dlaczego to robią? W odpowiedzi mówią, że jest to rodzaj ich manifestacja, sposób na odrzucenie kultury, która jest denna, płytka, zepsuta. Mają dosyć seksu taniego wszędzie, porno biznesu, homoseksualizmu. I jak sami mówią, chłopaków, którzy poruszają się i ubierają się jak dziewczyny. I mamy to, co mamy, ale zobaczcie, to nie jest tylko sytuacja, powiedzmy, zewnętrzna Europy, ale to być może jest tak, że odnosi się do twojego i mojego życia. Że my dzisiaj jesteśmy tą, przypominamy taką winnicę zdewastowaną. Że Pan Bóg mógłby nas zapytać dzisiaj, czego ci odmówiłem w życiu, czego ci nie dałem? Dałem ci głowę, dałem ci zdrowie, dałem ci inteligencję, dałem ci ręce i nogi, dałem ci rodzinę, dałem ci ludzi, którzy cię kochali, ludzi, którzy się dla ciebie poświęcali. I co? Dałem ci tyle pięknych, tyle cudów ci zrobiłem w życiu. Tylu nauczycieli wiary ci dałem. Tyle pięknych liturgii, modlitw, kadzideł. Wiesz, ile ludzi się modliło za ciebie do tej pory? Powinnaś być już wypełniona błogosławieństwem. Być przykładem człowieka wdzięcznego, zadowolonego, któremu spontanicznie przychodzi śpiewać Te Deum. A co jest w tobie? Cierpkie rośliny? Cierpkie owoce? Jesteś cierpki, kwaśny. Jest takie słowo w Piśmie Świętym, w Księdze Przysłów, że głupota pysznego jest jak ocet na zęby. Spróbujcie. Nas nieraz ludzie drażnią. Drażni nas głupi, pusty śmiech kogoś drugiego, wywyższanie się, brylowanie, pokazywanie się od najgorszej strony. Tego, jak pyszny się wścieka i burzy, jak próbujesz go skorygować, coś mu powiedzieć. I wtedy aż bije kwasem. I pomyśl, że dokładnie inni ludzie muszą znosić coś takiego z twojej strony także, z mojej strony. Co nas wewnętrznie zakwasza? Co powoduje, że jesteśmy ciągle napięci, niezadowoleni, niewdzięczni? Pamiętam z młodości, z dzieciństwa taką starą winylową płytę nagraną przez Czesława Niemena. Taka pieśń Norwida, człowiek jam niewdzięczny. I zobaczcie, to wszystko, o tym wszystkim dzisiaj mówi Słowo Boga. Dzisiaj przychodzi Jezus Chrystus i pokazując tą całą dewastację, ten brak owoców w naszym życiu, mówi, co powinienem zrobić? Pyta się Bóg. I wszyscy ludzie odpowiadają, podłych nędzników należałoby wyrzucić, odrzucić i wziąć sobie nowych, innych, lepszych. I Pan Jezus wtedy odpowiada w sposób paradoksalny. I tu jest najlepsza rzecz, tu jest dobra nowina. Mówi, nie słyszeliście, co mówi Słowo Boga? Kamień, który został odrzucony, stał się głowicą węgła. Stało się to dzięki Panu i cudem jest w naszych oczach. Na czym polega ten cud? Że Chrystus zbliża się do naszej pustki, do naszej bezdennej głupoty czasami, do naszej niewdzięczności, tej pustyni, w którą zamieniamy nasze życie poprzez nasze głupie decyzje, poprzez naszą banalność, płytkość, nieumiejętność trzymania wierności pierwszemu przykazaniu, brak modlitwy, brak nawrócenia, brak pokory, brak umiejętności walki duchowej. Chrystus przychodzi i patrzy na moje życie i mówi, naprawdę ten ksiądz by się nadawał do wyrzucenia. Trzeba byłoby go wymienić tu na kogoś lepszego, bardziej pobożnego. Tak samo jak przed tobą być może dzisiaj się Chrystus zatrzymuje
I być może zasłużylibyśmy na taki werdykt. A Jezus mówi, będzie cudem w Twoich oczach, że to, co odrzuciłeś, stanie się dla Ciebie głowicą węgła. Że to, co zlekceważyłeś, być może co zabiłeś w życiu, to stanie się dla Ciebie punktem oparcia. To stanie się dla Ciebie dobrą nowiną. Właśnie to myśmy Chrystusa odrzucili. To myśmy Go przybili do krzyża. To jest dzieło naszych rąk, naszych decyzji, naszego życia. A Chrystus zmartwychwstały przychodzi, żeby nas odmienić. Uczynić z nas nowych ludzi, nowych robotników. Tych ludzi, którzy będą gotowi, żeby znaleźć upodobanie w służeniu Bogu. Więcej jeszcze, upodobanie w zaufaniu. Dzisiaj to wszystko możemy zakończyć tym pięknym słowem z listu świętego Pawła. Tak urocze. O nic się już zbytnio nie martwcie. Ale w każdej sprawie przedstawiajcie Bogu wasze potrzeby w modlitwach, błaganiach z dziękczynieniem. A zobaczycie, co znaczy pokój Boga w sercu. Zobaczysz.